Halo, halo, czy mnie słychać? Napisałam na czacie pytanie, czy mnie słychać, bo muszę mieć potwierdzenie. O, słychać i widać, mam nadzieję. I mam nadzieję, że widać. Tak, dzień dobry. O tak, super, to bardzo się cieszę. To mogę oficjalnie rozpocząć dzisiejsze wydarzenie. Tydzień Edukacji Globalnej z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tu tam zapraszam do tego, żeby korzystać z czatu, który jest po Państwa chyba lewej stronie. Ja będę się starała jednym okiem cały czas tutaj mieć baczenie na ten czat i jeżeli się pojawią jakieś pytania w trakcie spotkania, to będę starała się odpowiadać albo ja, albo nasza prelegentka, z którą się zaraz połączymy. Jesteśmy w gronie 100 osób dzisiaj, więc bardzo duże jest zainteresowanie. Jest też równolegle prowadzona na żywo relacja z tego webinarium na Facebooku Edukacja Globalna CEO, więc w razie czego mam nadzieję, że jak ktoś nie będzie mógł się dostać na to wydarzenie teraz na webinarium, będzie mógł skorzystać z relacji na Facebooku. I też to dzisiejsze webinarium jest nagrywane. Więc nagranie też pojawi się jutro albo pojutrze na naszych stronach, na Facebooku Edukacja Globalna CEO, więc i prezentacja z tego webinarium, i nagranie będzie dostępne po wydarzeniu. To tak, to drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj, aby się zainspirować, wymienić pomysłami, przygotować do organizacji w szkole wraz z młodzieżą Tygodnia Edukacji Globalnej, który w tym roku jest pod takim hasłem Obudźmy się, to ostatni dzwonek dla klimatu i będzie trwał tak jak zazwyczaj w trzecim tygodniu listopada od 18 do 24 listopada. Dzisiejsze webinarium zostało przygotowane w ramach programu Rozmawiajmy o uchodźcach, który w Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuję od kilku lat. Jest to program i dzisiejsze webinarium sponsorowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach dużego ogólnopolskiego przedsięwzięcia Szkoła Ucząca się. Ja nazywam się Julia Godorowska i tak jak powiedziałam, właśnie koordynuję projekt Rozmawiajmy o uchodźcach, w ramach którego wspieramy szkoły w poruszaniu tematyki związanej z migracjami ludności, ze zjawiskiem uchodźstwa i globalnie, i takiej perspektywie lokalnej. Więc dzisiaj na wydarzeniu też czasami czy ja, czy prelegentka będziemy odwoływać się do tego programu. I nie wiem, czy wszyscy z Państwa brali udział kiedyś w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc tak jeszcze dla jasności powiem o CEO, tak w skrócie nazywamy organizację. To jest organizacja, która zajmuje się edukacją, jest jedną z największych w Polsce instytucji pozarządowych zajmujących się właśnie edukacją i staramy się wprowadzać do szkół nowoczesne metody, jakieś rozwiązania, ocenianie kształtujące w taki sposób, żeby nauczyciele, nauczycielki, dyrekcja wspierali uczniów, uczennice właśnie po to, żeby młodzież, dzieci uczyły się poznawać świat, rozumieć różne zależności, współzależności, żeby na lekcjach, ale też w projektach edukacyjnych, w jakichś projektach pozaszkolnych rozwijały krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, żeby się uczyły przedsiębiorczości, odpowiedzialności za to, co się dzieje lokalnie, ale też globalnie, i też, żeby angażowały się w życie publiczne i działania na rzecz innych. I tutaj podaję adresy z strony CEO, mamy też portal, znaczy stronę na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzimy też takiego bloga z różnymi inspiracjami i pomysłami na
dobre zmiany w edukacji. I też jutro pojawi się taki artykuł na blogu CEO właśnie dotyczący angażowania szkół w Tydzień Edukacji Globalnej, więc gorąco zachęcam. No właśnie, mówiłam o tych współzależnościach i o tym, żeby w szkole uczyć krytycznego myślenia i też takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje tutaj lokalnie, ale też myśleć, jakie to ma konsekwencje globalnie. I w CEO właśnie prowadzimy szereg różnych programów z edukacji globalnej i wychodzimy z takiego już założenia właśnie, że świat staje się coraz mniejszy i też warto, żeby młodych ludzi uczyć o tych różnych powiązaniach pomiędzy krajami, jakimiś politycznymi, współzależnościami społecznymi, przyrodniczymi i o tej globalnej wiosce. Warto też wykorzystywać taką naturalną ciekawość młodych ludzi, którzy się interesują różnymi wyzwaniami, problemami, z którymi mierzy się współczesny świat. Też są odbiorcami właśnie informacji na ten temat z mediów, z Facebooka, z Twittera, więc warto zahaczać o takie tematy. No i też edukacja globalna przygotowuje właśnie młodych ludzi do dostawania czoła wyzwaniom globalnym. No i też wykorzystujemy w naszych programach z edukacji globalnej podstawę programową różnych przedmiotów, która właśnie dostarcza różnych okazji i momentów na to, żeby wzbogacić podstawę programową danego przedmiotu wątkami dotyczącymi współzależności globalnych i tego informacjami tego, co się dzieje na świecie, jakie są związki przyczynowo-skutkowe. Tutaj poniżej wyświetliłam, zrobiłam kilka logotypów naszych programów, które właśnie są prowadzone w duchu edukacji globalnej. Rozmawiajmy o uchodźcach, projekt, który dotyczy tematyki migracyjnej, też prowadzenia dobrej rozmowy, wykorzystywania przestrzeni szkolnej na prowadzenie dobrych rozmów na takie tematy okołomigracyjne. Mamy projekt W świat z klasą, który skupia się na podejściu przedmiotowym w taki sposób, aby mówić o tych współzależnościach globalnych, wykorzystując podstawę programową z polskiego, z geografii, z etyki, z religii i z kilku innych przedmiotów. Klimat to temat, to jest projekt taki edukacyjny w szkołach, który dotyczy bezpośrednio zmiany klimatu i konsekwencji tego, w jaki sposób możemy reagować na zmiany klimatu. W świat z klasą ścieżki do celów, czyli program, który wykorzystuje cele zrównoważonego rozwoju jako inspiracja do projektów edukacyjnych i wzór na ścisłe projekt, w ramach którego zachęcamy uczniów, uczennice do angażowania się w przedmioty ścisłe, przedmioty informatyczne w taki sposób, aby też wzmacniać dziewczyny w naukach ścisłych. I to są programy, z których można czerpać materiały edukacyjne, właśnie przygotowując się do Tygodnia Edukacji Globalnej. No właśnie, jeżeli chodzi o Tydzień Edukacji Globalnej, to też jest dobra okazja do tego, żeby właśnie czy prowadzić lekcje, czy projekty młodzieżowe, czy jakieś akcje szkolne z wykorzystaniem materiałów CEO i materiałów, które dotyczą tych globalnych wyzwań, między innymi właśnie można poprowadzić rozmowy na temat migracji ludności, można wykorzystać materiały dotyczące wątków klimatycznych na lekcje przedmiotowe i
zaangażować młodzież w jakieś ćwiczenia i czy w ogóle w myślenie o globalnych współzależnościach. Możemy mówić o celach zrównoważonego rozwoju ONZ, możemy skupić się na zrealizowaniu projektu młodzieżowego i też możemy sięgnąć po jakiś eksperyment na temat zmiany klimatu. Dzisiaj mamy taką wyjątkową okazję, że o swoich doświadczeniach właśnie zorganizowania Tygodnia Edukacji Globalnej w swojej szkole, czy też wykorzystania tych tematów związanych z globalnymi współzależnościami, opowie nam Joanna Kostrzewa, z którą się zaraz połączymy. Joanna jest nauczycielką angielskiego, polskiego w szkole podstawowej w Stawiszynie i od kilku lat z Joanną współpracujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej właśnie w programach dotyczących edukacji globalnej. I Joanna w 2018 roku została nominowana do Nagrody Nauczyciela Roku. I dzisiaj Joanna właśnie opowie nam o swoim Tygodniu Edukacji Globalnej i o tym, w jaki sposób wykorzystuje swój przedmiot, język polski, język angielski do tego, żeby uczyć młodzież o takich tematach związanych z globalnymi wyzwaniami. I Joanno, czy możesz włączyć kamerę i mikrofon teraz, żebyśmy Cię zobaczyli? Tak, Joanna jest już widoczna. Ja zaraz oddam głos Joannie i po części Joanny ja jeszcze chwilę opowiem o różnych narzędziach edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej, które mogą się właśnie przydać przy organizacji akcji czy jakiegoś działania edukacyjnego w związku z Tygodniem Edukacji Globalnej. Joanno, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Miło mi spotkać się z Państwem podczas dzisiejszego webinarium. Muszę się przyznać do Państwu, że to jest moje pierwsze webinarium, więc jestem trochę podekscytowana tym faktem, że się dzisiaj spotykam z praktycznie setką osób. Także liczę na Państwa wsparcie. Przygotowałam wspólnie z Julią trzy takie cele dzisiejszego spotkania i takim najważniejszym celem dla nas będzie zachęcenie Państwa do podjęcia działań edukacyjnych mających na celu podkreślenie globalnych współzależności. Liczymy na to, że w niedalekiej przyszłości będą Państwo chcieli edukację globalną na stałe włączać do swoich działań edukacyjnych. W szczególności jednak zapraszamy Państwa do uczestnictwa w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej od 18 do 24 listopada tego roku. Chciałam Państwu opowiedzieć o moim doświadczeniu nauczycielskim, jak to się dzieje, że nauczyciele w szkole, w której pracuję, moje koleżanki i koledzy, coraz chętniej włączają się w edukację, w działania na rzecz edukacji globalnej i jak to się wszystko w naszej szkole zaczęło, ponieważ wiele osób uważa, że edukacja globalna być może wykracza poza ich wiedzę, treści edukacji globalnej, więc pokażę taki mój sposób, w jaki sposób zachęcić koleżanki i kolegów do tego, żeby zaczynali łączyć podstawę programową swojego przedmiotu z edukacją globalną. I na koniec opowiem o tym, jak zrobić akcję. Tutaj wspólnie z Julią opowiemy o tym, jak zrobić akcję, projekt z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej za pomocą narzędzi edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej. Joanno, tylko Ci przerwę, bo tutaj na czacie pojawiło się kilka głosów, że słabo Cię słychać. Może mogłabyś mówić głośniej? Tak, będę się bardzo starała. U mnie słychać dobrze, ale tutaj pojawiły się pojedyncze głosy, że cicho jest. Więc dobrze. Może głośniej, dobra? Dobra. Okej.
to proszę informować, jak jest z tą głośnością. Ja będę się starała, żeby to było jak najlepiej dla Państwa. Dobrze, to w takim razie, drodzy Państwo, dlaczego warto? Przede wszystkim edukacja globalna i ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Tygodnia Edukacji Globalnej ma na celu promocję celów zrównoważonego rozwoju. O celach zrównoważonego rozwoju powiemy sobie za chwilę. Niemniej jednak bardzo istotne jest to, aby młodzi ludzie mieli świadomość, że nawet takie lokalne działania, wydawałoby się nic nieznaczące w perspektywie całego świata, mogą przyczynić się do tego, że świat nie będzie jedynie utopijną jakąś krainą, wizją przyszłości, ale miejscem, gdzie kraje globalnego południa będą miały szansę na zrównoważony rozwój, a każdy z naszych podopiecznych uczniów za pomocą, dzięki podjętym codziennym wyborom, będzie mógł przyczynić się do tego, że cele zrównoważonego rozwoju będą zrealizowane tak, jak przyjęła to Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Chcemy położyć nacisk na prowadzenie edukacji globalnej dotyczącej spraw globalnych poprzez intensywne i naprawdę różnorodne działania skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ale drodzy Państwo, nie tylko, ponieważ z własnego doświadczenia zauważyłam, że w momencie, gdy w szkołach zaczynają się angażować w działania globalne dzieci i młodzież, ich działania mają bardzo a mianowicie i na nauczycieli, i na rodziców, ponieważ w szkole, w której pracuję, do wielu akcji globalnych zapraszamy też jako partnerów rodziców. Dlaczego warto zorganizować w swojej szkole Tydzień Edukacji Globalnej? Trzecim takim istotnym dla mnie powodem jest fakt, że mamy możliwość zwrócić uwagę światowej społeczności na globalne wyzwania, przed którymi obecnie stoimy. Przede wszystkim są to migracje międzynarodowe, zmiany klimatu i pogłębiające się nierówności społeczne i ekonomiczne. Rozmawiając z uczniami, zauważyłam, drodzy Państwo, że komentują jak najbardziej fakt, że lato było niesłychanie upalne, że mamy bardzo ciepłą jesień i zmiany klimatyczne traktują jedynie w perspektywach takich anomalii pogodowych. Natomiast działania powiązane z edukacją globalną, między innymi zorganizowanie Tygodnia Edukacji Globalnej, może pozwolić naszym podopiecznym na zrozumienie, jak wielki wpływ zmiany klimatyczne mają na migrację oraz na powiększające się ubóstwo w świecie. Drodzy Państwo, co to takiego jest w ogóle edukacja globalna? To każdy z nas, który śledzi na bieżąco strony Centrum Edukacji Obywatelskiej, doskonale się orientuje. Natomiast słów kilka, czym jest ten Tydzień Edukacji Globalnej? To jest coroczna międzynarodowa akcja. I akcja, do której dołącza coraz więcej placówek, nie tylko oświatowych, jak szkoły, biblioteki, ale również coraz więcej organizacji pozarządowych. My mamy podczas organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej na celu opowiedzenie o tym, jakie problemy o charakterze globalnym możemy spróbować wspólnymi siłami rozwiązać. Ta akcja co roku odbywa się w listopadzie i pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności Solidarności Światowej, Centrum Północ-Południe Rady Europy. Drodzy Państwo, dlaczego temat zmian klimatycznych podczas Tygodnia Edukacji Globalnej? Tutaj przygotowałam taką grafikę z celami zrównoważonego rozwoju. Tych celów zrównoważonego rozwoju, drodzy Państwo, mamy 17.
I proszę zwrócić uwagę na to, że cel zmiana klimatu, działania w dziedzinie klimatu, jest to cel 13, co wcale nie oznacza, że jest on którymś z kolei do zrealizowania, ponieważ są one wszystkie niezmiernie istotne. Niemniej jednak w obliczu tego, co się w tej chwili dzieje w świecie, zdecydowanie musimy zwrócić uwagę na fakt, że w tej chwili jest to jedno z głównych wyzwań stojących przed nami, przed społeczeństwem, wyzwań, które wpływa na całe nasze życie, na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie. I drodzy Państwo, chciałam teraz opowiedzieć o tym, od czego zacząć organizowanie Tygodnia Edukacji Globalnej. Tutaj, jak Państwo widzą, mamy okładki kilku bardzo ważnych dla mnie, jako dla nauczyciela, publikacji. I ja pozwoliłam sobie zatytułować ten slajd „Od czego zacząć Tydzień Edukacji Globalnej? Moja podstawa programowa”. Moja podstawa programowa, drodzy Państwo, to tak jak Julia powiedziała, to podstawa programowa z języka polskiego i z języka angielskiego. I zaczęłam, pracując jeszcze w gimnazjum, korzystać z publikacji, które pojawiły się w ramach projektu „Świat z klasą”. To są publikacje ze scenariuszami lekcji, przygotowane przez nauczycieli pracujących na co dzień w szkołach. Scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową, włączające edukację globalną. W moim przypadku muszę Państwu powiedzieć, że praca z edukacją globalną zaczęła się dzięki językowi angielskiemu. Udało mi się zdobyć publikację właśnie, która jest przedstawiona Państwu w lewym dolnym rogu z napisem Think, i dostrzegłam, że kiedy chociażby uczę moich podopiecznych słownictwa związanego z pogodą, ja mogę z nimi porozmawiać na temat zmian klimatycznych. Tak mało może się wydawać, tak niewiele, a jednak, ponieważ daję moim uczniom świadomość tego, że dokonując codziennych wyborów, mogą przyczynić się do tego, że świat będzie lepszym miejscem dla nas wszystkich. W minionym roku szkolnym ukazała się publikacja z języka polskiego do szkoły podstawowej, zgodna z nową podstawą programową, i do geografii, a w tym roku, drodzy Państwo, mamy już do dyspozycji matematykę, religię i etykę, i zachęcam Państwa do tego, od czego zaczęli moi koledzy i moje koleżanki w szkole podstawowej w Stawiszynie, a mianowicie nasze pierwsze obchody Tygodnia Edukacji Globalnej to była taka deklaracja nauczycieli, że każdy z nas przygotuje lekcję w oparciu o wybrany scenariusz i przeprowadzi ją na swoim przedmiocie, ewentualnie jeżeli w danej nie było publikacji, która mogłaby odpowiadać przedmiotowi, to zdecyduje się wykorzystać publikację do kursu „Porozmawiajmy chociażby o uchodźcach”, gdzie mamy tutaj też Państwu przedstawione chociażby takie materiały jak „Globalnie, lokalnie o migracjach, razem dla pokoju”, i te publikacje doskonale nadają się do tego, aby wykorzystać je podczas godzin wychowawczych. Ja, drodzy Państwo, jeszcze w minionym roku szkolnym, w ostatnich klasach gimnazjum, korzystałam z tych, które mają Państwo przedstawione i były przygotowane dla gimnazjum. Natomiast teraz, jak tak krytycznie na nie spojrzę, kiedy już gimnazjum właściwie nie ma, to muszę Państwu powiedzieć, że przy drobnych zmianach oczywiście można je zaadaptować i wykorzystać podczas projektów czy też godzin wychowawczych. Co się, drodzy Państwo, okazało? Okazało się, że wszyscy czuliśmy się dosyć bezpiecznie podczas naszego pierwszego tygodnia edukacji globalnej, bo praktycznie każda klasa w naszej szkole miała w tygodniu edukacji globalnej zajęcia lekcyjne, które dotykały tak ważnych kwestii jak zmiany klimatyczne, jak sprawiedliwy handel, jak cele zrównoważonego rozwoju. W
Co niezwykle istotne, drodzy Państwo, to podczas realizacji zajęć z uczniami my staraliśmy się wypracować z nimi rozwiązania. Czyli nie chodziło nam tylko i wyłącznie o to, aby lekcje były przeprowadzone, tylko żeby uczniowie wyszli z refleksją, co ja konkretnie jako 10, 11, 12-latek mogę zrobić na rzecz zrównoważonego świata, zrównoważonego rozwoju świata. W moim przypadku, w przypadku języka polskiego w tym roku, drodzy Państwo, ja zaplanowałam sobie też lekcję, podczas której będę realizować podstawę programową, ucząc moich podopiecznych pisać wywiad. Jest taki scenariusz publikacji do języka polskiego. I przy okazji tego uczenia się, jak napisać dobry wywiad, będą moi uczniowie rozmawiać ze mną na temat sprawiedliwego handlu. W publikacji jest wywiad z założycielką firmy, marki odzieżowej, która ma stroje, która projektuje ubrania zawierające bardzo ciekawe wstawki. Ja tutaj w tej chwili nie będę przywoływała nazwy tej marki, bardzo ciekawe wstawki pochodzące z różnych stron świata. Rozmawiamy z moimi uczniami na temat tego, że te ubrania wcale nie są takie tanie i dlaczego one nie są tanie. No chociażby dlatego, że właścicielka tej marki odzieżowej płaci uczciwe pensje za wykonaną pracę rękodzielnikom z całego świata, którzy dla niej pracują. Rozmawiamy również na temat tego, jaki wpływ może mieć to działanie na chociażby zmiany klimatyczne, jaki może mieć wpływ na migrację, a potem jest refleksja uczniów, co ja mogę zrobić, żeby przyczynić się do tego, aby promować ideę sprawiedliwego handlu. I uczniowie odkrywają podczas lekcji języka polskiego, drodzy Państwo, firmy w Polsce, które promują ideę sprawiedliwego handlu i dzięki temu są świadomi, że takie codzienne wybory w sklepie, to jaką herbatę piję rano, już powoduje, że ja jestem współzależna od reszty świata, więc ten codzienny wybór mój może rzeczywiście komuś uratować życie, pomóc w życiu. I podobne doświadczenie, to właśnie moje doświadczenie, że zaczęliśmy małymi krokami, czyli prowadząc po prostu lekcje na podstawie scenariuszy przygotowanych przez nauczycieli współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Okazało się, że mieliśmy bardzo ciekawy tydzień edukacji globalnej. Objęliśmy tym tygodniem edukacji globalnej niemalże wszystkich naszych uczniów i do tego bardzo serdecznie też Państwa zachęcam, ponieważ nawet jeżeli mamy takie poczucie, że może edukacja globalna wykracza poza nasze kompetencje, poza naszą wiedzę merytoryczną, to mamy wsparcie w postaci materiałów, które zostały tak naprawdę też przepracowane na uczniach. Ja mogę tylko jeszcze polecić się też matematykę, gdzie w tych materiałach są bardzo ciekawe projekty dotyczące tego ćwiczenia, zadania dotyczące tego, żeby uczniowie sprawdzili, ile wody na przykład potrzebują w ich gospodarstwie domowym i czy na przykład nie za dużo. Bardzo ciekawe lekcje dotyczące edukacji globalnej na religii, etyce, geografii. Zachęcam Państwa tak niewiele, bo to tylko lekcja, ale można rzeczywiście wtedy w tygodniu edukacji globalnej w swojej placówce zaprosić do uczestnictwa nauczycieli tych przedmiotów, bo to też propozycja dla wychowawców i wszystkich uczniów. Drodzy Państwo, kolejne, o czym chciałam Państwu powiedzieć, to kurs internetowy.
czyli od czego też jeszcze można zacząć swoje działania globalne, przygotowujące do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach, a może kurs internetowy. Ten kurs, z którego tutaj zrobiłam zdjęcie na slajdzie, on się za chwilę będzie kończył. Właśnie będzie się kończył w listopadzie. To jest, drodzy Państwo, akurat kurs z edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego, ale podobne mamy również dla nauczycieli geografii, religii, etyki. Można się, drodzy Państwo, zgłaszać do kolejnej edycji już w styczniu 2020 roku. A te osoby, które pracują ze mną w tym semestrze podczas tego kursu, można powiedzieć, że za chwilę będą przygotowane do tego, aby taki tydzień edukacji globalnej już na podstawie własnych materiałów w szkole przeprowadzić. Ten kurs jest czteromodułowy i w pierwszym module zajmujemy się z nauczycielem tym, żeby sobie wyjaśnić, czym w ogóle jest koncepcja edukacji globalnej. Drugi moduł to porównanie celów kształcenia ogólnego i przedmiotowego z postawami i umiejętnościami kształtowanymi przez edukację globalną. W tym drugim module nauczyciele charakteryzują też klasy, z którymi chcieliby rozpocząć pracę, włączając treści globalne do podstawy programowej i uzasadniają, dlaczego akurat wybrali te klasy. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ z jednej strony nauczyciele podkreślają, że mają klasy bardzo otwarte, z którymi mogą na przykład przygotować ciekawy projekt, z drugiej strony część nauczycieli wybiera klasy, które postrzegają jako dosyć zamknięte i uważają, że edukacja globalna pomoże im się otworzyć, z czym ja się rzeczywiście tutaj zgadzam, ponieważ jedną z postaw też promowaną przez edukację globalną jest właśnie ta postawa nie tylko szacunku, odpowiedzialności, ale też otwartości i zaangażowania na problemy, wyzwania współczesnego świata. Trzeci moduł to zagadnienia edukacji globalnej, a treści nauczania. I w tym module, drodzy Państwo, nauczyciele są proszeni o to, żeby poprowadzić właśnie lekcje na podstawie przygotowanych przez nas scenariuszy i wyjaśniają nam, dlaczego wybrali ten, a nie inny scenariusz i piszą, jakie ewentualnie modyfikacje po przeprowadzeniu lekcji, jakie modyfikacje wprowadzili. Czwarty moduł to moduł, w którym opowiadamy sobie o edukacji globalnej wysokiej jakości i to jest moduł listopadowy, w którym nauczyciele są proszeni o to, żeby przygotować scenariusz własnych zajęć, lekcji przedmiotowej, tudzież projekt. Proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że już właściwie ten kurs zaczynający się jesienią w tym roku szkolnym daje taką możliwość nauczycielom do tego, aby zainicjowali w swojej szkole Tydzień Edukacji Globalnej i zachęcam Państwa też do uczestnictwa w tym kursie w styczniu, bądź też w kolejnej edycji w nowym roku szkolnym we wrześniu, ponieważ te treści rzeczywiście będą nam towarzyszyć na bieżąco. Nie ukrywam, że sama byłam kilka lat temu uczestniczką tego kursu i dzięki doświadczeniu, które zebrałam pod opieką swojej mentorki, dzięki właśnie publikacjom, o którym wcześniej Państwu opowiedziałam, mogłam zainicjować w szkole Tydzień Edukacji Globalnej, jak również zachęcić do tego moje koleżanki i kolegów. Drodzy Państwo, cele zrównoważonego rozwoju. Ja na początku powiedziałam o nich tak dosyć krótko. To jest zdjęcie, które pobrałam ze szkoły, ze strony globalna.co.org.pl, scenariusze i gry, cele zrównoważonego rozwoju. Drodzy Państwo, bardzo ważne jest to, żeby przy okazji edukacji globalnej i jej włączania w działania w placówkach oświatowych mówić o celach zrównoważonego rozwoju. To, co mnie niezmiernie też interesuje
jeżeli chodzi o cele zrównoważonego rozwoju, to pomysły i rozwiązania młodzieży na to, jak przyczynić się do ich realizacji. Zrównoważony, sprawiedliwy, pokojowy świat jest to miejsce, w którym każdy z nas chciałby żyć, mieszkać. Drodzy Państwo, nie chcemy, aby była to tylko utopijna wizja przyszłości i dlatego zobowiązanie, które wynika z celów zrównoważonego rozwoju, podjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Mamy 17 celów i tym 17 celom przypisano 169 szczegółowych zadań określonych w agendzie 2030. Oznacza to, że są to działania dla wszystkich obywateli i obywatelek, ale także dla rządów, sektora prywatnego, instytucji międzynarodowych, aby do 2030 roku dzięki współpracy wszystkich sektorów okazało się, że możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy cel w postaci wyeliminowania ubóstwa, głodu, poprawy jakości edukacji, równości płci itd. Tydzień Edukacji Globalnej sprzyja temu, aby z celami zrównoważonego rozwoju zaznajomić naszych uczniów. I ja tutaj mogę Państwu zaproponować też takie działania wychowawcze, a mianowicie, kiedy myślę sobie o mojej szkole, w której mamy tak mniej więcej około 13-14 oddziałów, można przygotować i doświadczenie podpowiada mi, że to się sprawdza, można przygotować grafiki z celami zrównoważonego rozwoju, które losuje, one są do pobrania ze strony, cele zrównoważonego rozwoju można bez problemu pobrać te grafiki. Można poprosić przewodniczących poszczególnych oddziałów o to, żeby wylosowali w Tygodniu Edukacji Globalnej dla swojej klasy jeden z celów zrównoważonego rozwoju. I cały tydzień klasa projektowo pracuje nad wylosowanym przez siebie celem. Ich zadaniem jest to, żeby dowiedzieć się w ogóle, jakie działania są przypisane do realizacji danego celu, ale również przygotowanie rozwiązań, w jaki sposób lokalnie działając w swoim gospodarstwie domowym, w swojej klasie, w swojej szkole, co można konkretnego zrobić, żeby przyczynić się do realizacji tego celu. Muszę Państwu powiedzieć, że uczniowie zaskakują niejednokrotnie pomysłami i zachęcamy ich później do tego, aby te pomysły wdrażali w życie. Świadomość celów zrównoważonego rozwoju pozwala uczniom też na to, aby nie myśleli, że zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój wszystkich państw świata, że to jest coś dla nich odległego, że nie mają po prostu na to wpływu. Ponieważ taka postawa bardzo często powoduje, że jest nam łatwiej się nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również nam dorosłym, że jest się łatwiej usprawiedliwić. To mnie nie dotyczy. Co ja mogę zrobić? Moje działania nic nie znaczą. Niezwykle istotne jest to, że dzięki pracy z celami zrównoważonego rozwoju i dzieci i młodzież mają świadomość, że takie małe czynności, choćby jak czytanie etykiet w sklepach, skąd pochodzi dany produkt, takie małe działania, chociażby polegające na tym, że może niekoniecznie ja muszę sobie kupić kolejną bluzkę, niekoniecznie kolejną parę butów, mogą się przyczynić do tego, że w tym 2030 roku ten świat, w którym żyjemy, będzie lepszym światem, a to przede wszystkim właśnie jest też świat dla
naszych dzieci i młodzieży. Drodzy Państwo, od lekcji, lekcji przedmiotowych poprzez lekcje wychowawcze zmierzamy powoli w stronę projektów młodzieżowych. W publikacjach, o których też mówiłam Państwu na samym początku, są scenariusze projektów, więc można też z nich skorzystać. Bardzo ciekawe projekty też są w publikacjach, których jeszcze, tak jak powiedziałam, w zeszłym roku korzystałam wraz z gimnazjalistami i realizowałam z nimi właśnie projekt gimnazjalny na podstawie scenariusza z projektów Świat z klasą. Drodzy Państwo, projekt młodzieżowy jest to przedsięwzięcie, gdzie młodzi są w działaniu. Niemniej jednak ważne jest to, aby przejść przez ten projekt w taki dosyć usystematyzowany sposób i chcielibyśmy Państwu tutaj też polecić materiały, które znajdują się na stronie globalna.co.org.pl, projekty młodzieżowe. Ja tutaj dzisiaj przygotowałam tylko kilka informacji na temat tego, jak zorganizować projekt młodzieżowy. Jest to metoda kilku kroków. Krok pierwszy, zaplanowanie projektu, faza przygotowawcza. Krok drugi, określenie tematu. Trzeci, określenie celu, zaplanowanie działania, prezentacja efektów i podsumowanie projektu. Muszę Państwu powiedzieć, że to są też takie treści, o których zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy nauczyciele wiedzą. Niemniej jednak dostrzegłam, że nie zawsze my wszyscy przez te kolejne kroki przechodzimy, zapominając chociażby o tym kroku szóstym, czyli o podsumowaniu projektu. Jakby po prezentacji efektów nam już ta euforia, że projekt jest zakończony, że się wszystko udało, wystarczy i brakuje tej ewaluacji. Dlatego bardzo Państwa zachęcam, żebyście skorzystali ze strony tutaj poleconej i przeczytali dokładnie, jak my widzimy działania nauczycieli wraz z uczniami w poszczególnych krokach. Na pewno ta faza przygotowawcza jest niezmiernie istotna, ponieważ na tym etapie formujemy grupę i tak naprawdę to jej oddajemy głos, ponieważ jest to projekt młodzieżowy, projekt uczniowski, to tak naprawdę ten temat powinien być ich tematem. I to uczniowie wspólnie decydują się, na jaki temat będą przygotowywać projekt. Bardzo ważne jest to, żeby określić sobie, co my mamy dzięki temu projektowi osiągnąć, bo to nie może być projekt tylko i wyłącznie dla samego projektu. Cel działania w przypadku edukacji globalnej ma prowadzić uczniów przede wszystkim do zrozumienia właśnie współzależności, że nie żyjemy tylko i wyłącznie dla siebie w jakimś odizolowanym środowisku, a nasze działania mają wpływ na życie innych ludzi. W związku z tym projekt powinien mieć na celu między innymi chociażby realizację celów zrównoważonego rozwoju. Po zaplanowaniu działań i przejściu przez wszystkie etapy, które umożliwią prezentację efektów, warto ewaluować projekt, czy udało nam się osiągnąć założone cele, co przyniosło korzyści, jakie efekty projektu ewentualnie można by było poprawić w kolejnych edycjach. I drodzy Państwo, chciałam Państwu powiedzieć o kilku projektach, które miały miejsce w mojej szkole i jak Państwo pewnie widzą po zdjęciach, to nie są projekty, które były tylko i wyłącznie realizowane w listopadzie podczas tygodnia edukacji globalnej, ponieważ akurat w tym momencie prezentuję tutaj Państwu zdjęcia z projektu Start the Change.
To był projekt, którym wzięłam udział w minionym roku szkolnym i projekt był przygotowywany przez Amnesty International. Drodzy Państwo, powiedziałam moim uczniom, że rozpoczynamy projekt Start the Change. Projekt generalnie zakładał to, aby uczniowie byli świadomi, czym są cele zrównoważonego rozwoju, z jakimi wyzwaniami współczesnego świata się mierzymy. I ważne było to, żeby uczniowie właśnie zrozumieli, że są zależni od reszty świata. Ważne było również to, żeby podczas tego projektu poruszyć kwestię dotyczącą migracji. Ja z moimi uczniami przeprowadziłam lekcje, takie projektowe. Akurat te lekcje rzeczywiście miały miejsce jesienią i później uczniowie mieli kilka miesięcy na to, aby zastanowić się, jak będzie przebiegał finał tego projektu i czym będzie nasz projektowy produkt, że tak powiem. Co się okazało? Uczennice stwierdziły, że chcą wyjść do ludzi. Chcą wyjść do lokalnego naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o prawach człowieka. W kontekście migracji właśnie i zmian klimatycznych opowiedzieć o prawach człowieka. Dziewczyny przygotowały ulotki i odwiedziły w naszym miasteczku bibliotekę, sklepy, apteki, urząd gminy i miasta. Były również w przedszkolu, co widać na zdjęciach, gdzie opowiadały o prawach dzieci i przeprowadziły zajęcia wśród grupy pięciolatków na temat praw dzieci. Potem i to był finał naszego projektu, to była prezentacja naszego projektu, właśnie ukazanie społeczności lokalnej, czym są prawa człowieka i jakie kwestie są ważne dla współczesnej młodzieży. Po tym projekcie przyszedł czas na ewaluację. Była to rozmowa z moimi uczennicami na temat tego, czy mają takie poczucie, że w jakiś sposób zadziałały swoim przesłaniem na rozmówców. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że tak bardzo dojrzale do tego podeszły, że stwierdziły, że chyba jednak nie we wszystkich miejscach, w których były, ich przekaz był w pełni odebrany ze względu na chociażby stereotypowe podejście wobec migrantów. O stereotypach i o tym, jak je przełamywać, też będziemy mówić za chwilę. W tym roku szkolnym Amnesty International zaprasza nauczycieli do tego, żeby po raz kolejny wzięli udział w projekcie Start the Change. I muszę Państwu powiedzieć, że jest to też taka ciekawa szansa dla tych uczennic, które są nadal jeszcze w mojej szkole, żeby zmierzyć się z ewentualnymi, może nie niedociągnięciami, ale takimi problemami, z którymi się borykały podczas chociażby prezentacji projektu, jeszcze raz. Dodatkowo zachęcam, żeby też korzystać z oferty Polskiej Akcji Humanitarnej, która w tym roku ma, drodzy Państwo, niesamowitą propozycję dla nauczycieli wychowawców, a mianowicie jest to propozycja godziny wychowawcze ze światem. I co się okazuje, że dzięki tym materiałom PAH-u można również zainicjować Tydzień Edukacji Globalnej w szkole, który będzie na przykład miał miejsce na wszystkich godzinach wychowawczych, we wszystkich klasach w placówce. Kolejne bardzo ważne, warte polecenia
projekty też z Polskiej Akcji Humanitarnej, to wiem i działam, albo na przykład zamiast kwiatka niosę pomoc. Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty Amnesty International i Polskiej Akcji Humanitarnej w zakładkach dotyczących projektów edukacyjnych. Jeżeli ktoś czuje takie obawy, że może nie uda się samodzielnie rozpocząć z uczniami pracy nad projektem, to na pewno pomogą instytucje, które mają już bogate doświadczenie w tym, żeby zapraszać uczniów i nauczycieli do działania. Drodzy Państwo, ja w ogóle lubię też takie projekty, gdzie mogę pokazać moich uczniów jako osoby, które chcą rozmawiać z innymi. I również jesienią, i to też była nasza akcja na rzecz Tygodnia Edukacji Globalnej, wzięliśmy udział w projekcie Nienawiść, jestem przeciw. To był jeden z naszych pierwszych projektów właśnie pod opieką Centrum Edukacji Obywatelskiej. I my podczas tego naszego pierwszego projektu wzięliśmy jako nasz motyw przewodni motyw tolerancji. Uczniowie wyszli na ulicę, przeprowadzili sondaż uliczny, zadawali mieszkańcom naszego miasteczka Stawiszyna pytania na temat postaw wobec różnorodności, wielokulturowości. Zebrali bardzo ciekawy materiał, który później podczas warsztatów został przeanalizowany. Następnie przygotowali wspólnie oczywiście ze mną bardzo ciekawe przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Na to przedstawienie zapraszaliśmy również osoby spoza szkoły, rodziców. I to była taka uczta, można powiedzieć, artystyczna dla wszystkich, ponieważ dobór piosenek, który całkowicie zrzuciłam już na barki moich uczniów, zaskoczył naprawdę mnie taką świadomością moich podopiecznych. Korzystali z piosenek Stanisława Sojki, Tolerancja, T-Love, nie, 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 starego dobrego małżeństwa i muszę Państwu powiedzieć, że treści, które przygotowali nawet w tych momentach, kiedy nie było tylko i wyłącznie oprawy muzycznej, pozwoliły dzieciom i młodzieży z naszej szkoły poddać się takiej refleksji na temat tego, czy tolerancja to jest postawa, o której ja tylko mówię, czy ona naprawdę mnie cechuje. W tym roku szkolnym również wychodzimy, natomiast chcemy porozmawiać z mieszkańcami naszego miasteczka o zmianach klimatycznych, ale też w kontekście tego, co się właśnie dzieje w naszych gospodarstwach domowych. A mianowicie, i tutaj też Państwa zachęcam do tego, żebyśmy się nie bali rozmawiać z uczniami na trudne tematy. A w takich na przykład niejednokrotnie małych miejscowościach może być okazać się trudnym tematem chociażby takie zagadnienie, czym tak naprawdę ogrzewamy nasze domy. I obserwując, muszę Państwu powiedzieć, fora wielu grup, chociażby na portalach społecznościowych, spotykam się z takimi komentarzami, że świadomość, że zmiany klimatyczne są, obawiamy się o to, że wręcz nieodwracalne, to jedno, ale działania ludzi to drugie. I zamierzamy wyjść właśnie z młodzieżą do ludzi w naszym miasteczku i porozmawiać o tym, co konkretnie każdy z nas może zrobić, aby powstrzymać zmiany klimatyczne, które mogą doprowadzić, które już doprowadzają do anomalii pogodowych, ale właśnie mogą również doprowadzić do tego, że za chwilę nie będziemy mogli w beztroski sposób, właściwie już nie możemy w beztroski sposób korzystać z wody. I między innymi moi uczniowie z klasy ósmej zdecydowali się na to, żeby porozmawiać głównie o oszczędzaniu energii
i sposobie na ogrzewanie domów. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Bardzo aktualne tematy, które podejmują. Drodzy Państwo, przy każdym projekcie, przy każdej lekcji ja proszę moich uczniów o to, aby byli świadomi, że należy pamiętać o tym, że postawy, które promuje edukacja globalna, to odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, otwartość, zaangażowanie, gotowość do ustawicznego uczenia się, ale to, na czym jeszcze, należy zwrócić uwagę, to fakt, że edukacja globalna stawia na solidarność, równość, wolność, pokój i godność drugiego człowieka. Uczniowie sami niejednokrotnie przyznają, że widzą na portalach społecznościowych, w mediach obrazki, zdjęcia, filmiki ukazujące skrajne ubóstwo w krajach globalnego południa i zauważają, że osoby, które są przedstawione na owych zdjęciach, filmikach, niestety ukazane są w sposób bardzo stereotypowy i w sposób taki, który uwłacza ich godności. Ja, drodzy Państwo, rozmawiając z moimi uczniami o zagadnieniach globalnych, niezależnie od tego, czy jest to lekcja języka polskiego, języka angielskiego, zajęcia wychowawcze, czy też projekt, niezależnie od tego, czy są to codzienne nasze spotkania, czy też już takie skoncentrowane na edukacji globalnej podczas tygodnia edukacji globalnej, zawsze podkreślam fakt, że o osobach z krajów globalnego południa należy mówić z poszanowaniem ich godności i za każdym razem, kiedy wstawiamy jakieś zdjęcie, kiedy chcemy wykorzystać jakiś materiał do projektu z edukacji globalnej, należy zastanowić się nad tym, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy to my byli na tym zdjęciu i czy to zdjęcie nie ukazuje folkloru, nie promuje folkloru i nie ukazuje osoby w stereotypowy sposób. Bardzo Państwa zachęcam do tego, aby skorzystać z linku, który został tutaj przygotowany, jak mówić o świecie i zapoznać się z publikacją, jak mówić o większości świata, jak rzetelnie informować o krajach globalnego południa. Drodzy Państwo, jest to publikacja, która otwiera oczy dzieciom i młodzieży na takie, wydawałoby się, błędy, które wynikają nie ze złośliwości albo braku tolerancji, tylko po prostu z niewiedzy. Jakiś czas temu, kilka lat temu, również dla mnie kodeks informowania o krajach południa był wielkim zaskoczeniem, bo okazało się, że jeżeli śmieję się z jakiegoś żartu, który ukazuje w stereotypowy sposób jakąś społeczność, to w jakiś sposób też ten kodeks naruszam. Drodzy Państwo, w Centrum Edukacji Obywatelskiej powstała wersja kodeksu dla młodzieży, z którymi można właśnie zapoznać dzieci i młodzież. I ten kodeks odwołuje się do wartości, odwołuje się do postaw, które są zawarte w koncepcji edukacji globalnej i tutaj na pewno najważniejszymi tymi wartościami i postawami są zdecydowanie szacunek, odmienność obyczajowa, językowa, solidarność i sprawiedliwość. Zachęcam do tego, aby zapoznać młodzież z kodeksem, ponieważ wiele projektów, które powstaje,
to są projekty, które są przez młodych ludzi opatrzone niejednokrotnie zdjęciami, które czasami nie powinny ujrzeć nawet światła dziennego. Moi uczniowie po zapoznaniu się z kodeksem, my mieliśmy jedne zajęcia warsztatowe dotyczące właśnie kodeksu informowania o krajach globalnego południa, przyznali, że nawet reagują wtedy, kiedy na portalach społecznościowych zobaczą zdjęcie, które uwłacza godności mieszkańców tego kraju. Drodzy Państwo, podczas działań projektowych my rozmawiamy z uczniami, pracujemy z nimi warsztatowo, udzielamy naszym uczniom informacji zwrotnej do ich form aktywności. Natomiast co jeszcze jest bardzo ważnego, że nie każde działanie w Tygodniu Edukacji Globalnej to musi być od razu projekt kończący się czymś tak spektakularnym, jak chociażby przedstawienie. To, drodzy Państwo, bardzo często może być rozmowa. Rozmowa na tak zwany trudny temat. I w ramach kursu Porozmawiajmy o Uchodźcach Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało taką bardzo ciekawą publikację 10 porad, jak rozmawiać o uchodźcach i wzajemnie się słuchać. Ta publikacja znajduje się na stronie Przestrzeń Edukacja Globalna i też, drodzy Państwo, mogę powiedzieć, że jest to taka ciekawa praca Antoniego Strzemiecznego z 2015 roku, która nic nie straciła na swojej świeżości i można powiedzieć, że jest też takim materiałem, który w bardzo ciekawy sposób potęguje wartość kodeksu. A mianowicie mamy tutaj właśnie najważniejsze 10 zasad. Mów do większości, a nie tylko do przekonanych. Szanuj osoby, o których mówisz. Bądź uczciwy. Odwołuj się do wartości. Mów o konkretnych rozwiązaniach. Nie koncentruj się tylko na faktach. Przyznaj, że mogą istnieć obawy dotyczące migracji. Nazywaj konkretne zachowania, nie ludzi. Bądź uważny na mowę nienawiści i nie traktuj wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzają, jak wrogów. Muszę Państwu powiedzieć, że rozmowa na trudny temat, oparta na treściach, które też mogą Państwo znaleźć w proponowanych przeze mnie publikacjach na temat migracji, to jest też jeden ze sposobów, w który możemy realizować się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Na stronie Przestrzeń Edukacja Globalna mają Państwo też materiały dotyczące zasad współpracy, jeżeli chodzi o ten klub dobrej rozmowy i te zasady dobrej współpracy mają Państwo tutaj też przedstawione za pomocą grafiki. My, drodzy Państwo, tak wiele podczas różnych spotkań, rad pedagogicznych, szkoleń, tak wiele kontraktów jako dorośli wypracowujemy. Te kontrakty coraz częściej też pojawiają się i na lekcjach, i na warsztatach z uczniami, a tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką naprawdę ciekawą formą kontraktu, a mianowicie zasady współpracy, jeżeli chcemy po prostu spotkać się i porozmawiać, podyskutować. Drodzy Państwo, i wróciliśmy ponownie do celów zrównoważonego rozwoju. A dla mnie jest to znak, że w tym momencie jak kończę refleksję nad tym, w jaki sposób edukacja globalna funkcjonuje w szkole, w której pracuję i jak za pomocą kilku prostych działań można rozpocząć przygotowania do Tygodnia Edukacji Globalnej. I pozwolę sobie teraz, jeżeli jest na to też przestrzeń, odpowiedzieć na jakieś ewentualne Państwa pytania i oddaję głos Julii.
O, teraz mam nadzieję, że mnie słychać. Joanno, bardzo Ci dziękuję za tą Twoją część, za to, że podzieliłaś się z nami swoim doświadczeniem z prowadzenia lekcji przedmiotowych z edukacji globalnej, projektów młodzieżowych i akcji na Tydzień Edukacji Globalnej. Bardzo to jest cenne Twoje takie nauczycielskie doświadczenie i mam nadzieję, że to też była okazja dla naszych słuchaczy i słuchaczek do tego, żeby też zastanowić się, w jaki sposób właśnie sami wprowadzają edukację globalną i jakby poruszają te ważne tematy z perspektywy globalnej i lokalnej. Ja starałam się tutaj za każdym razem, jak Ty mówiłaś o jakimś materiale, o jakiejś publikacji, też od razu wrzucać link do tego materiału na czacie, ale też ja udostępnię razem z nagraniem tego webinaru, udostępnię też prezentację i Państwo po prostu będą mogli przeklikać i wejść już indywidualnie w te polecane przez Ciebie linki i materiały. Przechodząc teraz do takiej części już stricte poświęconej różnym narzędziom i materiałom w zasobach Centrum Edukacji Obywatelskiej, które nadają się do wykorzystania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. Tak, webinarium dzisiejsze jest skierowane do nauczycieli i nauczycielek, ale mamy też specjalną ofertę, specjalne wydarzenie z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej dla zespołów uczniowskich. Jest to wirtualny festiwal tak dla zespołów uczniowskich, który będzie się odbywać na stronie festiwalco.org.pl. Ja wrzuciłam link na czacie do tego festiwalu. I to jest taka interaktywna zabawa dla uczniów, uczennic ze starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie odbędzie się 21 listopada. I będzie polegało na takiej interaktywnej zabawy wokół globalnych wyzwań, wokół migracji ludności, zmiany klimatu i równości płci. Mówię o tym, że to jest taka zabawa online, wspólna zabawa online, ponieważ będzie polegała na wykonaniu przez uczniów, uczennice takich krótkich 6 zadań, które właśnie będą skupione wokół tych globalnych wyzwań i tego, co my, dorośli, ale też uczniowie, uczennice na takim poziomie lokalnym, indywidualnym mogą zrobić, aby poznawać przyczyny, konsekwencje tych zjawisk, mogą stawiać im czoła właśnie w swoich miejscowościach czy w swoich domach. I to będą takie krótkie zadania, które będzie można je zrealizować nawet na przerwie lekcyjnej. Jedynie co, jaka jest rola nauczyciela w tym, to oczywiście może wspierać swoich uczniów i uczennice w rozwiązywaniu tych zadań, ale przede wszystkim, aby młodzież czy dzieci mogły wziąć udział w tym wirtualnym festiwalu, nauczyciel, nauczycielka musi wysłać zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeń, wysłać zgłoszenie na to wydarzenie. I więcej informacji jest właśnie na tej stronie festiwalco.org.pl. Ja gorąco zachęcam do udziału. Myślę, że na pewno warto i będziemy wykorzystywać takie formy pracy, właśnie jak praca z krótkim filmem albo zrobienie krótkiego wywiadu na korytarzu szkolnym albo przyjrzenie się, jak zmiana klimatu, jakie przynosi konsekwencje w miejscu, w którym mieszkam, więc to będą
takie krótkie ćwiczenia, takie oczy otwierające, jakoś mające na celu zainteresować dzieci, młodzież tymi globalnymi wyzwaniami. Więc zachęcam, 21 listopada, to jest czwartek i wydarzenie rozpocznie się o 9:30 i młodzież będzie miała czas na wypełnienie tych krótkich zadań do 15 i zadania będą publikowane na tej platformie co pół godziny. Więc mam nadzieję, że spotkamy się na tej platformie w dużej młodzieżowej grupie. Jeżeli chodzi o kolejne materiały, to zachęcam do korzystania ze strony globalna.org.pl/projekty młodzieżowe. Wrzucam link w okienko czatu. To jest taka nowa zakładka, która jest od niedawna na stronie, która jest skierowana do nauczycieli i nauczycielek i ma ich wesprzeć w realizacji projektu młodzieżowego z uczniami i uczennicami. I to Tydzień Edukacji Globalnej to też jest dobra okazja, właśnie tak jak mówiła Joanna, do tego, żeby zrobić projekt młodzieżowy. Może to być mini projekt młodzieżowy, ale myślę, że warto sięgnąć po jakieś wskazówki i materiały zawarte w tej zakładce projekty młodzieżowe. Tam też jest, w tej zakładce jest też polecona mapa projektów młodzieżowych, na której Pineska ze swoim komentarzem i opisem swoich jakichś inicjatyw projektowych mogą dodać sami uczniowie, uczennice. I właśnie chcemy stworzyć taką wspólną mapę pokazującą, jak w różnych szkołach w Polsce, ale już widać na tej mapie, że też jest szkoła w Norwegii, jak szkoły i zespoły uczniowskie działają z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, więc to też jest jakaś forma promocji działań uczniowskich i okazja do tego, żeby zobaczyć, co zespoły uczniowskie z innych szkół przygotowały na TEG. Tak, na tej stronie są też polecane różne krótkie filmiki, na przykład filmik Po co nam edukacja globalna, to są filmiki takie animowane, które jakby są dostosowane dla uczniów i uczennic. I są też krótkie, polecamy krótkie ćwiczenia dopasowane do każdego etapu projektu młodzieżowego, więc można też z tego korzystać. Dobra, to jest podstrona globalna.org.pl. Lecąc dalej, co my tu jeszcze mamy? Okej. Na spotkaniach z dziećmi, z młodzieżą można też sięgnąć po plakaty. Plakaty, mamy trzy nowe plakaty, które dotyczą globalnych współzależności odnoszących się do trzech tematów, do takiej ścieżki tematycznej, ścieżki przyrodniczej i ścieżki gospodarczej. Więc to są plakaty do pracy z dziećmi, z młodzieżą i kolejno odnoszą się do współzależności dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji. Drugi plakat dotyczy angażowania się w życie społeczne, w życie publiczne. I
trzeci plakat dotyczy odpowiedzialnej konsumpcji i takiej kwestii ograniczenia jedzenia mięsa. I na tych plakatach, jak Państwo pewnie widzą, są takie chmurki z pytaniami właśnie o to, jaki jest nasz indywidualny wpływ na dane wyzwanie globalne. I też jest taka część poświęcona celom zrównoważonego rozwoju, właśnie w jaki sposób wyzwanie, na przykład ograniczam jedzenie mięsa, wiąże się z poszczególnymi celami zrównoważonego rozwoju i zadaniami. Pytają Państwo, jakie pobrać. Już wysyłam link ze stroną, z której można pobrać te plakaty. To są trzy najnowsze plakaty dotyczące globalnych współzależności do pracy z dziećmi, z młodzieżą. Kolejny taki materiał, też dosyć nowy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, to są plansze dotyczące poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju i te plansze zostały, cele na tych planszach zostały opisane w taki sposób, żeby były dostosowane do języka ucznia. I właśnie starałyśmy się jakby przełożyć ten dosyć skomplikowany i trudny często język opisujący dany cel zrównoważonego rozwoju ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych na taki język bardziej przystępny dzieciom, młodzieży i każdy cel jest oddzielnie opisany i jest też dodatkowo przy każdym celu zdjęcie, które jakoś nawiązuje do treści celu, więc zachęcam do pobierania tego materiału i do drukowania i do korzystania na lekcjach. Tak, nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o materiałach przygotowanych w ramach projektu ogólnopolskiego Rozmawiajmy o uchodźcach, który od kilku lat koordynuję. I tam też Państwo znajdą sporo materiałów, które właśnie dotyczą, znaczy przede wszystkim dotyczą wyzwania, jakimi są migracje ludności. To jest tutaj pokazuję kilka publikacji, które mogą się przydać teraz podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Szczególnie zachęcam do sięgnięcia po taki przewodnik dla młodzieży Punkty widzenia Klub Dobrej Rozmowy. Jest to taki 40-stronicowa taka broszurka dla młodzieży zachęcająca do tego, żeby w szkole założyć taki Klub Dobrej Rozmowy i wziąć właśnie na warsztat tematykę migracyjną. I może się to odbywać właśnie w ramach takich cyklicznych spotkań uczniów, ale też są w tych materiałach takie pomysły na projekty uczniowskie związane z tematyką migracyjną i z zjawiskiem uchodźstwa. I też w związku z tym, że Tydzień Edukacji Globalnej w tym roku jest poświęcony kwestii zmiany klimatu, to też zachęcam do właśnie przyjrzenia się zjawisku migracji z perspektywy przyczyn i konsekwencji związanych ze zmianą klimatu. Więc projekt i materiały Rozmawiajmy o uchodźcach
są dobre i wartościowe, jeżeli chcemy się zająć właśnie tematyką migracyjną i też jakby stworzyć taką przestrzeń w szkole, na lekcji do tego, żeby rozmawiać na ten temat w takiej atmosferze wzajemnego szacunku na różne opinie i też żeby to było takie miejsce na wybrzmienie różnych punktów widzenia i perspektyw. Tak, kolejny materiał to bardziej dotyczy zmiany klimatu i też pod kątem perspektywy kobiet. Staram się znaleźć ten link, żeby Państwu od razu wysłać link do tego materiału. Ok, wrzuciłam właśnie do czatu link do tego materiału. To jest taka broszura, która jest zaadresowana do uczniów i uczennic, podejmij wyzwanie, zaplanuj działanie. I to jest taki materiał, który jest skierowany do zespołów uczniowskich, które planują działanie wokół tematyki klimatycznej. I w tym materiale podpowiadamy właśnie, jak zabrać się do tematu, gdzie szukać informacji o zmianie klimatu, jak planować pracę całego zespołu. I też planer ma należeć ten materiał właśnie do uczniów, uczennic i też jest w nim dużo takich miejsc właśnie na notatki, na planowanie działań, na uzupełnianie jakichś wykresów, chmurek, więc to też ma zachęcić do większego zaangażowania się i do potraktowania tego projektu młodzieżowego jako coś, co jest własnością uczniów i uczennic i to od nich zależy, w którą stronę pójdzie projekt uczniowski. Więc tak, tematyka zmiany klimatu i planowania projektu uczniowskiego poświęconego temu zagadnieniu, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć po ten planer. Okej. No właśnie, i tak zmierzając już do końca naszego spotkania, to tutaj jeszcze wrzuciłam taki slajd z takim podsumowaniem i luźnymi propozycjami, z pomysłami, po które można sięgnąć w szkole, przygotowując się do Tygodnia Edukacji Globalnej z młodzieżą. Możemy zacząć od lekcji przedmiotowych, o których dużo mówiła Joanna, i też zachęcić innych nauczycieli i nauczycielki do tego, żeby w czasie tego jednego tygodnia równocześnie odbywały się lekcje, spotkania z młodzieżą wokół tych przedmiotowych scenariuszy. Można zrobić projekt młodzieżowy, mogą być też to mini projekty młodzieżowe, możemy zorganizować spotkanie z ekspertem, z ekspertką z danego tematu, jakąś akcję artystyczną, ale jestem przekonana, że pomysły Państwa i też uczniów i uczennic nie będą miały końca i liczę na to, że właśnie któryś z tych materiałów Centrum Edukacji Obywatelskiej przyda się do zorganizowania tego działania i pomoże Państwu. I tutaj właśnie polecam i stronę internetową CEO, i stronę Edukacji Globalnej, i stronę Migracje. Z gotowymi materiałami i pomysłami na projekty uczniowskie, na lekcje przedmiotowe. Zachęcam też do zapisywania się na newsletter Edukacji Globalnej i Ekologicznej, w którym właśnie co miesiąc promujemy nowości właśnie ze świata edukacji globalnej, ze świata edukacji ekologicznej, też wspominamy o rekrutacjach do naszych programów i też podpowiadamy, w jaki sposób właśnie można się zaangażować w takie akcje jak Tydzień Edukacji Globalnej. No i gorąco, gorąco zachęcam do tego, żeby 21 listopada dzieci, młodzież z Państwa szkoły wzięły udział w wirtualnym festiwalu dla zespołów uczniowskich z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej.
gorąco do tego zachęcam i mam nadzieję, że tak jak dzisiaj spotkaliśmy się w takim gronie 100 osób, również 21 listopada spotkamy się w dużej grupie uczniów i uczennic, które są zaangażowane w tematy, które dotyczą nas wszystkich. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania teraz na bieżąco, to okienko czatu jest tym miejscem, w którym można zadać pytanie. Ja zobowiązuję się do tego, że w tym tygodniu umieścimy nagranie z tego webinarium na kanał YouTube Centrum Edukacji Obywatelskiej i też umieścimy prezentację wykorzystaną dzisiaj na naszych stronach, żeby Państwo też mogli korzystać i zaglądać do niej. Tutaj pytania pierwsze. Czy czwartoklasiści mogą wziąć udział w festiwalu? Tak, jak najbardziej. Planujemy przygotować tak zadania, żeby były odpowiednie dla czwartoklasistów i też dla starszej młodzieży z liceum. Materiały dla klas młodszych, dla klas 1-3 nie mamy gotowych materiałów i scenariuszy. Jakby naszą ofertę kierujemy do nauczycieli uczących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, ale jakby cały czas mamy na oku też przygotowanie kiedyś oferty dla młodszych. Czy otrzymamy certyfikaty, zaświadczenie o udziale w szkoleniu? Jeżeli chodzi o udział w webinarium dzisiejszym, to nie przewidujemy zaświadczeń potwierdzających Państwa udział, bo takie zaświadczenia czy certyfikaty staramy się wręczać właśnie osobom, które wzięły udział w kilkugodzinnym takim szkoleniu stacjonarnym albo w naszych kursach internetowych. W webinarium nie przewidujemy. Jak jeszcze jakieś pytania, to myślę, że teraz jest na to czas. Bardzo dziękuję, Monika, za dobre słowo. Tutaj widzę, że jeszcze 3 osoby piszą. Czy można zgłosić więcej niż 2 zespoły? Można zgłosić więcej niż 2 zespoły. Rzeczywiście tak jest, że ten formularz, który jest przygotowany dla nauczyciela zgłaszającego zespół, jest tak przygotowany, że tam nauczyciel może zgłosić 2 zespoły z jednej szkoły, ale jeżeli chcą Państwo zgłosić więcej zespołów, to po prostu trzeba wypełnić drugi formularz i zgłosić 3 zespół i 4 najchętniej. To drodzy Państwo, widzę, że to już się powoli żegnamy na czacie i że nie ma więcej pytań. Jeżeli byłyby pytania, to ja podaję swój adres mail juliagodorowska@cao.org.pl i na ten adres można kierować pytania związane z Tygodniem Edukacji Globalnej. Joanno, czy ty jeszcze się pokażesz i może też będziesz chciała się pożegnać? O, dzień, super, że jesteś. Dziękuję bardzo serdecznie Tobie, Julio, i dziękuję wszystkim uczestnikom webinarium za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości podczas realizacji różnych wyzwań edukacji globalnej. Serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia przy najbliższych okazjach, a z młodzieżą, z dziećmi widzimy się w czasie festiwalu wirtualnego 21 listopada. To gorąco, tak, gorąco dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.